Dzień dobry, z tej strony Weronika Zając, redakcja Świat Gwiazd, a wraz ze mną jest pani Iwona Pawlowicz. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Po raz drugi lub trzeci na naszym kanale, a dzisiaj w wyjątkowym świątecznym anturażu jesteśmy w studio tanecznym Era Nova. Dla mnie to jest studio taneczne, taki ośrodek, gdzie pewnie szlifuje się swoje umiejętności, ale dla pani czym jest to miejsce? Bo pewnie ma pani własną definicję. Tak, chociaż nie nazwałabym tego studiem tanecznym tak naprawdę, bo to jest miejsce, zresztą nazywa się to miejsce kreatywnej działalności, to jest miejsce, gdzie można realizować różne swoje plany i marzenia i dużo rzeczy się tu odbywa. Taniec oczywiście jest takim number one, numerem jeden, ale rzeczywiście tutaj po prostu można spędzać cudownie czas. I ja, pomimo, że to jest moje miejsce pracy, ale to jest takie ukochane miejsce pracy. Czuję się tutaj naprawdę cudownie, dobrze. Przychodzę jak do domu, a jednocześnie bardzo świątecznie, ponieważ to miejsce jest takie bardzo ładne i eleganckie, więc bardzo dobrze się w nim czuję. To możecie też zauważyć po dzisiejszej dekoracji. Tak, to jest właśnie dla państwa specjalnie przygotowana, już świąteczna, ale piękna. I właśnie o tych świętach chciałabym porozmawiać. Jaki ma pani stosunek do tego miesiąca? Jakie przemyślenia towarzyszą pani w grudniu? W grudniu mam mało czasu na myślenie, ponieważ przeważnie to jest tak, że grudzień jest takim miesiącem, gdzie coś się kończy, gdzie coś trzeba podsumować, coś trzeba pozamykać, coś trzeba pozałatwiać. Przynajmniej ja tak lubię. Nie lubię zostawiać niczego na nowy rok. To, co ma być zamknięte w tym roku, ma być zamknięte w tym roku. Mało tego, bardzo dużo jest różnych imprez, tak nazwę delikatnie, czy wydarzeń organizowanych z okazji świąt, więc ja też w nich uczestniczę. I raptownie się okazuje, że dzień jest za krótki, ponieważ tego jest bardzo dużo. Stąd oczywiście sobie żartuję z tym brakiem czasu na przemyślenia, ale rzeczywiście w grudniu to wszystko tak się spiętrza, tak kumuluje. Ale pomimo, że to jest taki czas trochę szalony, ale ja lubię ten czas, ponieważ to jest takie przyspieszenie przed zwolnieniem, ponieważ wiem, że już 24 grudnia, a właściwie w moim przypadku to często to już jest 23 albo nawet 2, zwalniamy, zatrzymujemy się, mamy czas na rodzinę, na przyjaciół, w zależności jak kto spędza czas ten świąteczny. I to jest naprawdę już takie zwolnienie, tym bardziej, że ja tak zwalniam aż do Nowego Roku, do Sylwestra. Więc to jest taki bardzo ładny tydzień, chyba taki tydzień wolnego dla mnie i dla mojej rodziny, przede wszystkim przyjaciół. Tydzień takiego ciepła rodzinnego, nie wiem, czy nasi widzowie czują takie, no jak pani o tym mówiła, przecież to taka była energia, takie ciepło, takie wzruszenie. Tak, ponieważ ja uważam, że czasami boimy się tych świąt, bo tak słyszałam, że święta są też takim trudnym okresem. No i teraz zależy, co dla kogo. Ja mam w święta zawsze bardzo dobre skojarzenia, ponieważ chyba dlatego, że moja mama była taką osobą, która bardzo pielęgnowała, żebyśmy w święta wszyscy byli razem. My nazywamy ją taką kurką, która ściąga do domu, więc Wigilia, przeważnie kiedyś u rodziców, w tym roku Wigilia u mnie. Wszyscy to tylko możliwe, jak największa ilość osób wtedy właśnie się zjeżdża. I ja ten czas lubię. On jest w mojej rodzinie, on jest taki specyficzny, bo on jest niesamowicie głośny. Jest dużo ludzi, dzieci. Moja mama teraz ma już wnuki i prawnuki, więc się dzieje, jest hałas, jest czasami tutaj ktoś coś mówi, tu przyjeżdża, tu sałatka, tu się obrót za plami, tu coś się dzieje cały czas, ale to jest takie śmieszne, bo ja to uwielbiam. Ten bałagan, ten rozgardiasz. To jest coś, co mi się chyba od dziecka tak zawsze bardzo dobrze kojarzy. Takie święta były w domu i takie ja dalej chcę przekazywać i w takich uczestniczyć. Raz z mężem rzeczywiście byliśmy poza domem na wyjeździe. No i to są inne święta. Nie mówię, że złe, bo to jest kwestia naszego wyboru, ale rzeczywiście chyba ten czas taki rodzinny to jest akurat ten czas świąteczny. Złoty czas po prostu. Jestem ciekawa, czy można panią zastać w kuchni podczas tego świątecznego zwiedzania. Jestem troszkę gorzej, ponieważ
czasami jak organizuję święta, zawsze w domu oczywiście sobie żartujemy, że ja daję lokal, ponieważ ja nie za bardzo umiem dobrze gotować. Oczywiście coś tam gotuję, ale moim zdaniem absolutnie bardzo prosto i chyba rzeczywiście nie najlepiej. Więc aż tak nie. Ja robię na święta zawsze sałatkę jarzynową tradycyjną, którą się nauczyłam jeszcze jak byłam dzieckiem od mamy. Taka typowa ta polska, gdzie są ziemniaki, groszek, marcheweczka i te wszystkie rzeczy. Więc ja tą sałatkę rzeczywiście co roku robię. Natomiast ja tak sobie organizuję, że moi goście przynoszą jedzenie, więc to jest cudowne, ponieważ każdy u nas jest w rodzinie specjalistą od czegoś. No i ta specjalistyczna potrawa później trafia na stół, więc to mi się podoba bardzo. Więc ja nie jestem, tak jak ja się mówi, taka urobiona świętami, chociaż czasami też z przyjaciółkami, z koleżankami rozmawiamy na ten temat i kiedyś im powiedziałam, żebyśmy przestały używać słowa ja muszę posprzątać na święta, ja muszę ugotować coś tam na święta, a używajmy może ja chcę posprzątać na święta, ja chcę ugotować, ponieważ moim zdaniem takie podejście do świąt, że muszę zrobić zakupy, muszę gotować, ja już czuję właśnie tą złą energię, no to nie rób nic, połóż się i w święta leż, bo to też takie można spędzić święta, uważam. A jeżeli to robisz, to nastaw się inaczej i po prostu powiedz tak, ja chcę posprzątać, bo chcę mieć czysto na święta, ja chcę ugotować, bo chcę mieć pyszne dania i wtedy całkiem się zmienia i obraz świąt i nasza energia tak naprawdę. I robimy to wtedy z większą przyjemnością, a nie, że to musimy zrobić. Więc tak. nie musimy, tylko po prostu chcemy. I człowiek wówczas, jak jest taki podział obowiązków, tak jak z tymi daniami pani wspomniała, tak. jest taki zmęczony tym wszystkim. Tak, ja myślę, że to jest w ogóle dobry pomysł na święta, w ogóle dla wszystkich rodzin, jeżeli rzeczywiście jest więcej osób, żeby to nie jedna rodzina skupiła się na tym, że musi przygotować tyle różnych potraw i dań, tylko żeby tym się ładnie podzielić, także nawet moja mama, która ma lat 89, też w tym uczestniczy i jeszcze robi, w tym roku robi rybę po grecku, tak? Super. W pomidorach, także proszę. Wszyscy mają zadanie. I czy ta ryba jest pani ulubioną potrawą, czy może coś tak, właśnie ta ryba musi być. To w ogóle mama właśnie mówiła, może już nie będę robić. Mówię, mama, no nie ma takiej opcji w ogóle bez twojej ryby, tak. Ja mam, tak naprawdę ja jestem bardzo niewybredna na święta, a mówię też właściwie może nie o świętach, tylko o Wigilii, ponieważ w Wigilię muszę zjeść pierogi z kapustą i z grzybami, muszę zjeść sałatkę jarzynową, muszę zjeść rybę po grecku i to wszystko jeszcze popijam przez mamę specjalnie robionym kisielem żurawinowym. I właściwie to jest koniec. Ja nie jem 12 potraw, chyba że tam dziubne, no makowiec jeszcze musi być. Ale to są moje takie podstawowe, nawet nieraz się śmieję, że rzeczywiście tam na przykład no, nie lubię niestety karpia, albo stety może karp teraz jest taki drogi, więc to wcale nie muszę go kupować, więc super. A to inni zjedzą, to wie pani. No tak, jeżeli ktoś będzie karpia przyniesie, to oczywiście na stole będzie. Także ja rzeczywiście mam swoje potrawy, które muszą być na stole i takie będą w tym roku również. Zapraszamy do programu Konfrontacja z panią Iwoną, także za chwilkę się widzimy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.